Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Marian Powalczyk, dogmatyk. Odbyła się w tych dniach w Warszawie Kongres Jezusa Chrystusa Króla. W związku z tym chciałbym zapytać, ksiądz referował przed momentem Kościół Święty jako królewskie kapłaństwo. My jesteśmy na mocy sakramentu chrztu włączeni w tę potrójną funkcję Chrystusa jako proroka, kapłana i króla. W czym się objawia królowanie ludu Bożego, czy wypełnianie tej funkcji królewskiej ludu Bożego? No jeżeli by chodziło o Kościół, no to realizowanie tego, czego Kościół od nas oczekuje. Najpełniej oczywiście w życiu sakramentalnym i szczytem tego, jak wiemy, jest Eucharystia, a więc włączamy tam swoje ofiary, włączamy się również aktywnie uczestnicząc, no jeżeli chodzi o również tych, którzy są włączeni przez to, że spełniają funkcje liturgiczne, to jak najbardziej to jest potrzebne i oczekiwane w tej chwili. To jak mówiłem właśnie, żeby nie było tylko, ale jak nie ma, to żeby byli przynajmniej tacy, którzy będą lektorami, akolitami, a więc będą ci, którzy są takimi ministrantami i czytającymi Słowo Boże, czy śpiewającymi psalmy. Ale również, że to jest zadanie nie tylko dla nas, ale na początku dla biskupów, dla komisji episkopatu, wprowadzić tych świeckich posługę lektora i akolity, żeby oni byli urzędowo już obecni i trwali w tym życiu sakramentalnym Kościoła. Oczywiście tutaj bardzo mocno trzeba byłoby podkreślić przygotowanie do chrztu świętego i realizację tego sakramentu. No bo chrzest święty nas włącza w tę potrójną funkcję Chrystusa i wiemy, że czasami to jest taka tylko tradycja, taka tradycja świecka, a potem w ogóle nic się z tego nie robi, nie bierze się tego pod uwagę, nie wychowuje się i ci ludzie po bierzmowaniu odchodzą z Kościoła albo wcześniej jeszcze. Myślę, że też problemem jest to, zauważał już nasz założyciel, ksiądz Wincenty Palotti, święty Wincenty Palotti, właśnie, że problemem jest aktywność świeckich w życiu Kościoła. Jak dziś Kościół może docierać do świeckich i ich pobudzać tego olbrzyma do świadomości, że on jest Kościołem, że on odpowiada za Kościół, żeby włączyć się w to dzieło właśnie rozkrzewiania też wiary chrześcijańskiej, wzrostu Kościoła. No to tutaj na pewno trzeba by to, co święty Wincenty Palotti nam przekazuje, mianowicie uświadomienie tej apostolskiej misji ludu Bożego i stwierdzenie tak bardzo mocno, każdy katolik apostołem, a jeżeli każdy katolik jest apostołem, no to spełnia tę kapłańską czy królewską kapłańską funkcję Chrystusa. Także tutaj pierwszym zadaniem jest właśnie uświadomienie tego, że ja jestem odpowiedzialny, że ja powinienem się włączyć i robić wszystko, ażeby ta funkcja świecka w Kościele była widoczna i była realna. No tak. No oczywiście potem inne zadania, które z tego wynikają, ale to wiadomo, że najważniejszy jest ten pierwszy punkt. No właśnie, tym problemem jest taka bierność też świeckich. Nie? Oczywiście są ludzie, którzy są bardzo mocno zaangażowani w Kościół, w dzieła charytatywne, czy w dzieła medialne. Także duża grupa świeckich angażuje się, ale mamy wrażenie, że większość jednak Kościoła jest takimi biernymi uczestnikami w życiu Kościoła. Przychodzą na mszę świętą, ale właściwie bardziej już się nie angażują w Kościół. Czy to jest jakieś wyzwanie właśnie na dziś, na początek XX wieku, żeby tych świeckich bardziej zaangażować w życie Kościoła? Jak najbardziej tutaj konieczne to jest, jeżeli by chodziło o takie właśnie przychodzenie pewnie z nawyku, czy dlatego, że chodzili rodzice, już niestety zaczyna się kończyć i dlatego pewnie te kościoły są już troszkę opustoszałe. To nie dlatego pewnie, że to jest teraz COVID, bo mogą przychodzić,
a jednak, jak w wielu parafiach stwierdzają, no tych ludzi jest niewielu. Także tutaj po prostu nie widzą potrzeby takiego uczestnictwa, albo uczestniczą w ogóle gdzieś tam poza, nie zajmując się zupełnie tym, co się dzieje podczas liturgii. Także gdzieś tam rozmawiają ze sobą, zajmują się innymi rzeczami i uważają, że no, byli w kościele. To jest tylko takie spełnienie, takie formalne tego obowiązku. I oczywiście tutaj należałoby do konstytucji o liturgii nawiązać, że każdy powinien robić to i wszystko to, co do niego należy. A więc jeżeli ktoś nie jest tym lektorem, akolitą, albo ministrantem, czy tam jeszcze tym, który kantor, jako kantor śpiewa, a więc jest zaangażowany, bo tacy są zaangażowani, chociaż też niekoniecznie to musi być takie duchowo pogłębione, ale wszyscy inni powinni to robić w taki sposób, że wiedzą, o co chodzi, wiedzą, że to ja się włączam w tę ofiarę Chrystusa czy w ucztę eucharystyczną i to uczestniczę w całej pełni. Jeżeli by chodziło, no to są teraz, to tak mamy takie przykłady, nawet i tych, którzy przystępują do spowiedzi, którzy właśnie widzą ten brak u siebie, że nie przygotowali na przykład czytania, że oni są przekonani, żeby uczestniczyć w pełni w Eucharystii, to powinien przynajmniej odczytać ten fragment, który jest fragmentem Ewangelii czy tych innych czytań i sam sobie zrobić z tego jakieś tam, no ja wiem, takie rozważanie albo no, korzystać też z takich okazji, jakie są, że w tej chwili no, możemy bardzo łatwo znaleźć, czy na smartfonie, czy też w internecie te rozważania na każdy dzień i to jakoś ukierunkowuje nas na to uczestnictwo. I na pewno wtedy to jest takie uczestnictwo właściwe. Inaczej, no to wychodzi ktoś z kościoła i pytamy, jaka była homilia i praktycznie nie wie, no nie słuchał tego. A do komunii, no tam przystępują, bo wszyscy idą. Tego. Także to faktycznie jest takie wezwanie, żeby to było, no, uczestniczyć tak z całego serca w tym, co dotyczy Eucharystii. To jest ten wymiar liturgiczny. W referacie ksiądz profesor tak mocno podkreślił, że królowanie oznacza w Ewangelii, w życiu Jezusa Chrystusa służbę. I widzimy Chrystusa, który króluje wtedy, kiedy obmywa stopy uczniom wieczerniku, kiedy niejako zasiada na tym tronie krzyża na Golgocie. Nie? To jest ten szczyt jego królowania. Jak pokazać świeckim, jak świeckich pokazać, że właśnie służba jest tą drogą, która no, prowadzi do Królestwa Bożego, która jest realizacją Królestwa Bożego. No to trzeba normalnie, no właściwie to pewnie na pokaz tego robić nie można, ale urzeczywistniać to, co należy do każdego chrześcijanina. A więc ja spełniam wszystkie te wymogi, które no, Kościół nam tej przekazuje, nam oferuje, ale oprócz tego naśladowanie samego Chrystusa. Tutaj, jeżeli by chodziło o włączenie naszych cierpień osobistych, bo przecież mamy różne trudności życiowe i bliscy przynajmniej obserwują nas, ale nie tylko, bo widzą to też inni. I kiedy to widzą, to już jest to pokazywanie. Ja właśnie na to uwagę zwracałem, jeżeli by chodziło o świeckich, no bo wiadomo, ksiądz no to na pierwszym miejscu głosi. A więc on to mówi, to co powinien pokazywać, no potem dopiero to realizuje, załóżmy. Tak to może też być. Chociaż powinno być również jedno i drugie raz. Czyli najpierw świadectwo życia, potem głoszenie i odwrotnie. To wtedy jest pełna prawda taka. Natomiast świeccy no to rozpoczynają od tego pokazywania naśladowanie Jezusa Chrystusa przez swoje życie, przez swoje postępowanie, przez ofiarę, przez zauważanie potrzebujących. No, tutaj właśnie są w tej chwili ludzie, którzy albo ubodzy, albo też tacy, którzy są niepełnosprawni, chorzy
wszystkim tym ludziom trzeba służyć. To teraz mamy tych okazji bardzo wiele. I jeżeli by ktoś po tym zapytał, i to jest to spełnianie tej funkcji prorockiej, nie głoszenie, ale czyn. I dopiero potem ktoś może zapytać taki z zewnątrz, no dlaczego tak to robisz? Wtedy wyjaśnia, no bo jestem chrześcijaninem, bo tak właśnie wynika z tego królewskiego kapłaństwa ludu Bożego i tak jest Kościół, tak powinno być. Bo absolutnie no, nie może być tak, bo ci ludzie, którzy są na zewnątrz, traktują Kościół jako taką instytucję, która no, obejmuje hierarchię i zakonników. Mhm. No i potem robią jakieś tam badania socjologiczne i stwierdzają, że Kościół ma poparcie takie mniejsze od kilku innych albo partii, albo nawet jakichś tam zgromadzeń, czy tych po strażakach, po policji, po wszystkich, gdzieś tam na daleko jest Kościół, bo myślą o Kościele, że Kościół to są księża i biskupi. Nie? A my jesteśmy Kościołem i tutaj właśnie to, że Kościół to jest kapłański lud Boży, nam to uświadamia. I powinni to mieć wszyscy świadomość taką, że no, jeżeli tak to oceniamy, to oceniamy samych siebie. Dziękuję za rozmowę. No, dziękuję również.